Traktujemy ten mecz tak jak i poprzedni, czyli taki, można powiedzieć, że takie gry selekcyjne. W dalszym ciągu gramy dwoma składami i sprawdzamy jakby przydatność poszczególnych zawodników na tle coraz lepszych zespołów. No, powiedzmy sobie szczerze, że tutaj Stal Mielec, wicelider grupy podkarpackiej trzeciej ligi, dobry zespół. I no jak mówię, no mamy pewne takie już materiały, trzeba teraz przez weekend siąść, pomyśleć, wyciągnąć z tego wnioski, jak tutaj kto sobie będzie dawał radę na tym drugoligowym poziomie, kto raczej nie, ale tak mówię, jeszcze 3-4 dni będziemy mogli na te pytania odpowiedzieć. Natomiast do samego grania, no to tak żeśmy to słyszeli od naszego poprzedniego przeciwnika, że Mielec dobrze sobie radzi, no to rzeczywiście siadł na nas bardzo ostro, bardzo dużym pressingiem, no wytrzymaliśmy te 10 minut i potem już gra się wyrównała i można powiedzieć, że żeśmy grali tak jak już taki mecz można być otwarty, bo no, pewnie się to bierze z innego treningu. No, my jesteśmy teraz, można powiedzieć, w trakcie tygodnia na dwie jednostki treningowe w ciągu dnia. Widać, że przeciwnik świeższy, trochę silniejszy, szybszy, ale no to mówię, to jest o tej porze roku, to tak właśnie jest, że spotykają się zespoły, gdzie jeden na przykład szybko biega na luzie, a drugi ciężko nogi włóczy, bo jest na innym etapie. Także no to ciężko jakieś wnioski wyciągać, ale no będą bardzo dobry sparring partner i dobrze się było sprawdzić na takim tle. Jak oceni Pan po tym dzisiejszym występie te nowe twarze, czyli osoby, które gdzieś tam Pan być może widzi w składzie na tą rundę wiosenną w drugiej lidze, czyli głównie chodzi tutaj o tą młodzież, którą Pan sprawdza? Powiem tak, nie mówiąc nazwiskami, ale wiem generalnie tak, że młodzież bardzo pozytywnie dzisiaj. Parę naprawdę fajnych zagrań i nie ustępowała tam w niektórych momentach wcale bardziej doświadczonym kolegom. Teraz żeśmy grali za parę dni z Sandecją, no też na pewno ciekawa gra, bo tu już półka wyżej i no to już zobaczymy, czy zastanawia się, ale myślę, że już nie będziemy grali na dwa składy porówno po 45 minut, tylko już ten taki, można powiedzieć, podstawowy skład, który gdzieś tam występował, który był podstawowym jesienią, zagra pewnie może trochę dłużej, 60 minut, a pozostali ze 30. No tak, jak to będziemy pójść kombinować. Znaczy temu te gry temu służą, żeby na poszczególnym tle tam w jakiś sposób większych albo mniejszych te proporcje poszczególnymi zawodnikami wyważyć. No w poniedziałek już najprawdopodobniej Dominik wróci do nas do grania. Fabian Fałowski, który też szukał tam, można powiedzieć, zatrudnienia czy szczęścia w Sandecji, bo to jego klub macierzysty, nie przebił się tam i wyraził chęć powrotu, także gdyby wrócili do nas, no to automatycznie konkurencja w zespole wzrasta i ja myślę, że to jakaś wartość dodatnia dla naszego zespołu. Czy możemy się jeszcze spodziewać jakichś nowych twarzy w Pana drużynie podczas tego okresu przygotowawczego? Musimy się spodziewać, bo tak jak mówię, no to, że wrócił Fabian i Dominik, to są tylko ludzie, którzy już nas grali. Natomiast przypomnę, że w ofensywie straciliśmy czterech zawodników, no gdyby Fabian wrócił, to trzech i my musimy do tej ofensywy w dalszym ciągu kogoś szukać, kogoś takiego, co by nam pomógł ramki strzelać, bo nie jest to sprawa łatwa. Do środy ma dać odpowiedź chłopak z Jędrzejowa tutaj, z którym jesteśmy po rozmowach. Gdyby wyraził chęć do przyjścia do nas, myślę, żeby to było duże wzmocnienie. Ofensywny zawodnik, ofensywny. Jednym z pomysłów na uzupełnienie tych braków w ofensywie jest osoba, która dzisiaj po raz pierwszy pojawiła się w Unitarnów, czyli Karol Krupa, tak? Z Niecieczy. No tak, Wójt się grał dzisiaj z nami ten sparring i zaraz będziemy rozmawiać jeszcze raz. Myślę, żeby zagrał z nami z Sandecją i... No i musimy odpowiedzieć na pytanie, czy zostaje, czy po prostu, czy nie, czy będzie za ciasno dla niego w szatni. Ale to takie życie, prawda?